możemy się z widzami przywitać. Mhm. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich w projekcie Pasja by Justyna Tuła. A dzisiaj ze mną i z nami na antenie Karolina Zaręba Matwiejewa. Brawa dla Ciebie! Dzień dobry! Tutaj jakiś aplauz wrzucę. I fala! A nie bez tak powodu, ponieważ Karolina jest osobą wielu pasji i zainteresowań. O tym się za chwilę przekonacie, ale może sama powiedz, Karola, o sobie. Co tak najbardziej sprawia Ci radość, frajdę, zanim się rozkręcisz i opowiesz o wszystkich swoich możliwościach? Pasja Twoja. Moja pasja. Moją pasją są ludzie. O, ich umysł. Tak, to jest moja pasja. Jak pracuje, co robi, jak to działa, dlaczego, z jakiego powodu. I to odkrywanie tajemnic ludzkiego umysłu, tak, to jest to. I tym samym Karolina odkryła swoją pierwszą pasję, którą jest psychologia. Tak, to prawda, to była pierwsza. No to leć dalej, pójść wodze tutaj, prawda? Więc najpierw była psychologia i studia z psychologii. Potem były Indie. Takim przypadkiem się zdarzyło, że pojechałam do Indii, ale to wszystko jest powiązane z tym, że właśnie studiowałam tą psychologię, dlatego że zaczęłam się interesować psychologią pozytywną, więc zaczęłam ją studiować, sobie sprawdzać co i jak. Jak mieszkałam właśnie, akurat mieszkałam w Irlandii, poszłam sobie tam na uniwersytet się dopytać, czy mają jakieś kursy z psychologii pozytywnej. No i jeden z profesorów podrzucił mi tematykę mindfulness. No teraz ona jest bardzo popularna, czyli ta uważność, natomiast kiedyś to było nie była. W ogóle dla mnie odkrywcze, to było, nie wiem, może 13-14 lat temu. I zaczęłam właśnie czytać sobie o mindfulness Kabat-Zinna, Seligmana, właśnie takich prekursorów tego mindfulness. No i zaczęłam sobie tam praktykować również, może nie mindfulness stricte znane teraz, natomiast zaczęłam medytować pod skrzydłami buddyjskich mnichów tam w Galway. I tak się mnie to zaczęło interesować, że postanowiłam, że czemu nie, i pojechać do źródeł i sprawdzić, czym jest medytacja, i pojechałam do Indii na 3 albo 4 miesiące wtedy, to już było dawno temu, i tam zaczęłam właśnie zapisałam się na kurs medytacji, na kurs filozofii jogi. No i jak już to robiłam, to mi powiedziano, no to może zrób też hatha jogę, czyli ćwiczenia, poćwisz sobie, nie, jogi. No i tak zaczęłam, no i jak zaczęłam praktykę z ciałem, czyli właśnie hatha jogę i medytację, to mnie to tak wciągnęło, że postanowiłam coś z tym zrobić. Natomiast mnie to wciągnęło z dwóch powodów. Właśnie to nadal jest ta psychologia, dlatego że medytacja i mindfulness są bardzo takimi elementami wglądu w siebie, czyli pogłębianie swojej właśnie, jak pracuje umysł, co w nim jest, o czym my w ogóle myślimy, dlaczego my o tym myślimy. I to samo z ciałem, czym jest nasze ciało, jak je odczuwamy, tak? Gdzie są nasze emocje. I to był takie, bym powiedziała, taki początek kolejnego etapu w moim życiu. No i jak wróciłam z tych Indii, postanowiłam, że może powinnam być nauczycielem jogi. No i też ponownie wróciłam do Indii i zrobiłam jeden kurs nauczycielski. Później znowu wróciłam do Indii, zrobiłam drugi kurs nauczycielski. W międzyczasie pracowałam w Portugalii właśnie w Centrum Jogi i Medytacji, gdzie tam poznałam znowu tajniki odżywiania, tak? Czy jakieś takiego, jak zdrowo się odżywiać, różne właśnie od rodzaje form weganizmu, fruktanizmu, później raw food i czyli coś takie znowu, czego nie było w tamtych latach. Nie, w Polsce jeszcze nie. No jeszcze właśnie. Nie. I tam się też zajmowaliśmy głodówkami i się tam uczyłam o głodówkach, co też jest znowu powiązane z jogą, a jak z jogą, to już też z psychologią, że jest to forma tak naprawdę spotkania się ze sobą, spotkania się od strony duchowej, ale też od strony takiej
mentalnej relacji z jedzeniem, czym ono w ogóle jest dla nas, dlaczego, nie wiem, jemy tak, a nie inaczej i jak się czujemy w ogóle bez jedzenia. Więc to było też takie dość odkrywcze. No i później wróciłam do Polski po jakimś czasie. No i co? I zaczęłam uczyć jogi, zaczęłam praktykę terapeutyczną. No i jak to jako psycholog, no trzeba się nieustannie rozwijać, nieustannie. Nie zwijać, tylko rozwijać. No tutaj właśnie to zwijanie to jest moja joga, a rozwijanie to jest właśnie kolejne jakieś szkolenie. Więc zaczęłam robić szkoły jedne, drugie, cały czas się gdzieś tam dokształcać, no bo tak trzeba akurat w tej dziedzinie, ale to jest też moja pasja, można powiedzieć, że się uczę. No i ostatnio zakończyłam edukację studiując seksuologię. No aktualnie pracuję w szkole razem z tobą i... I rozwijam się teraz na tej przestrzeni dziecięcej. Oprócz tego jeszcze jestem mamuśką zabieganą. No, żonuśką też. No właśnie. No. Więc jestem, no, jakby wiele tam odnóg mojego działania, że tego czasu trochę jest mało na robienie nic. Do tego wrócimy, do robienia nic. Ale to, co, na co bardzo zwróciłam uwagę w tobie, masz ogromny atut, bo jesteś taką osobą niby niepozorną, nie robisz takiego dużo szumu, a jednak działasz. I masz niesamowity potencjał w tym, że no po prostu pojechałam nauczyć się. Pojechałam na miesiąc, dwa, trzy. Po prostu. Wiesz, mało osób, w tym ja niestety też, jest na tyle no, takich odważnych i takich sprawczych, że postanawiam, decyduję i robię, żeby po prostu decydować się na takie rzeczy, takie zmiany w życiu. Bo być może, wiesz, nie miałaś wtedy tylu zobowiązań, można sobie to wytłumaczyć, ale jednak to wymagało jakiejś decyzji i jakiegoś działania. Już nie mówię o sferze tam, wiadomo, finansowej i tak dalej, takiej planowania. Co ja myślę, że to wynika z tego, że w pewnym momencie chyba mojego życia poczułam dużą wolność, bo ogólnie to bardzo cenię. I nagle zobaczyłam, że granice, które miałam powiedzmy wcześniej, one nie istnieją, że są bardziej mentalne. I że jeżeli czegoś, coś sobie wyobrazisz i czegoś, nie wiem, chcesz, to można osiągnąć. To nie jest tak, że może jak sobie pomyślisz, to się zdarzy, tylko musisz też zrobić działania, tak? Więc gdzieś tam działasz, kreujesz, a to wtedy nagle pojawiają się ludzie wokół ciebie, którzy też są jakąś inspiracją, którzy też ci coś proponują, więc dla mnie tych barier takich wewnętrznych nie było. Teraz może są większe, no właśnie, bo mam jakieś zobowiązania, natomiast myślę, że jestem, że ja nie widzę w życiu tyle przeszkód, co może inni ludzie. Szklanka do połowy pełna, szklanka do połowy pusta. Uzupełniamy się, słuchajcie. Czyli karmisz, to ci wyrośnie, co karmisz. I to jest niesamowite. Ta twoja taka przedsiębiorczość i taka decyzyjność powoduje, że po prostu masz tyle zainteresowań, tyle działań, a jeszcze i tak nie powiedziałaś o wszystkich swoich przedsięwzięciach, na przykład o tym, że organizujesz wycieczki. Tak, jogowo-rozwojowe, tak, tak. Organizuję wraz z moją też przyjaciółką, właśnie co roku organizujemy wyjazdy do Grecji, taki, no jest to bardzo fajny wyjazd ogólnie, do pięknego miejsca, gdzie jest dużo ciszy i spokoju, morze, piękny panoramiczny widok, a do tego jogę właśnie prowadzimy, jakieś warsztaty, no jest to jeden z moich ulubionych wyjazdów. No organizowałyśmy też wyjazdy do Indii, natomiast ze względu na to, że jest ta pandemia, to trochę się wycofałyśmy i czekamy, aż to wszystko minie. No i też gdzieś w Polsce sobie organizujemy, myślę, że to jest taka część, którą już robimy od 10 chyba lat, nie? Że gdzieś tam robimy te wyjazdy takiego resetu, bym to nazwała. A powiedz, bo uczepiłam się tej odwagi i tej takiej sprawczości, ale to są takie cechy, które powodują, że przemieszczamy się w życiu. Między innymi oczywiście.
jakbyś dzisiaj spojrzała wstecz na swoją rodzinę, wychowanie, jakieś okoliczności, które uformowały to w tobie, tak wpłynęły na ciebie, to co byś powiedziała, że co miało taki wpływ na taką formę ciebie, jaka jesteś dzisiaj? Wiadomo, że to jest życie, doświadczenie i tak dalej, ale tak właśnie bardziej w rodzinie, jakieś takie, wiesz, relacje, nawet od tej strony właśnie takiej, wiesz, psychologicznej. Czy po prostu tatuś brał i wyjeżdżaliśmy na wycieczki, nie? Nie, wiesz co, nie, ja myślę, że moi rodzice ogólnie są takimi ludźmi otwartymi, liberalnymi i oni bardziej nas wspierali i jakby nigdy nie powątpiewali naszych wyborów, oni wręcz przeciwnie, to ty wiesz, czego potrzebujesz, to ty wiesz lepiej, czyli budowali takie zaufanie do siebie, ale też takie poczucie bezpieczeństwa, że jak coś, to my jesteśmy. No i myślę, że to bardziej, że nie było ograniczeń takich mentalnych właśnie, nie rób tego, a może to, a może coś tam, tylko okej, rób. Tak patrzę teraz z perspektywy, to aż też podziwiam, no bo mam swoje dzieci i tak sobie myślę, no za ileś tam naście lat oni gdzieś tam będą chcieli wjeżdżać, no to wiem, że to może mnie też gdzieś tam później taki dyskomfort czuć, a oni byli ponad to, nie? Oni potrafili tak wyjść ponad to. To jest świetnie. Takie właśnie cudowne. Myślę, że to pozwoliło mi uwierzyć w siebie bardziej, bo oni we mnie wierzyli. No bo słuchaj, ograniczenia kojarzą mi się z bramami, kajdanami, już tak obrazowo. Tam, gdzie nie ma tych ograniczeń, jest po prostu wolność. A tu jest często ograniczenie są naszej głowy. Właśnie. No oczywiście mamy też ograniczenia finansowe, tak? Ale to są rzeczy też do przebrnięcia. Tak myślę przynajmniej, tak? No bo jeżeli pracujemy, nie wiem, ci gdzieś tam rozwijamy, to możemy pewne rzeczy osiągnąć. Oczywiście też nasze marzenia są adekwatne do naszych potrzeb często, nie? I nawet jak czasami się wydają to marzenia jakieś takie wow, nie wiem, nie wydaje się, że się nie spełnią, to my nigdy tego nie wiemy. Jeżeli coś zaczniemy robić w tym kierunku, to może coś się wydarzy. Nie? Trzeba uważać, o czym się marzy. Bo właśnie się spełniają. Właśnie! I ta wolność, i to otwarcie, to co mówisz, to co jest w naszym umyśle, to albo nas otwiera, albo zamyka. Szacun dla rodziców, pozdrawiamy. Bo naprawdę masz takie... Na tyle, na ile się znamy, to faktycznie masz takie bardzo otwarte podejście w ogóle do rzeczy, do życia. Bardzo pozytywne, ta psychologia pozytywna to trafione w punkt. I myślę, że to masz jakąś taką lekkość, która ci pozwala właśnie łatwo też odnajdywać się w tych przestrzeniach, w tych miejscach, w których jesteś. No myślę, że tak. No. Ja lubię ludzi ogólnie i ja lubię z nimi przebywać i mnie ludzie interesują, ale ja też jestem introwertyczna, ja też lubię być ze sobą, ja też uwielbiam być ze sobą, uwielbiam spędzać czas w domu i nawet z rodziną, że ja nie jestem jakaś taka bardzo do, tak? Ale jak już jestem gdzieś, to raczej u mnie jest lekkość bycia niż to ciężkość bycia. No dobrze, Karolka, to teraz powiedz tak w słowach kilku do dziewczyn, kobiet, widzów, którzy nas oglądają. Jakbyś tak zachęciła w kilku zdaniach do takiego, wiesz, odkrycia, takiej odwagi do bycia po prostu sobą i do realizowania marzeń, pasji albo po prostu życia. Bo jak z tobą rozmawiam, to wydaje mi się, że pytanie do realizacji pasji zbyt zawęża, bo ty realizujesz nie tylko pasję, ale w ogóle siebie na wszystkich przestrzeniach tak szeroko i po prostu to jest realizowanie życia. Jakimi słowy otworzyła, tak wiesz, tak ku zachęcie, ku zachęcie do tych naszych telewidzek, co powiedziałabyś tak od siebie? Co bym powiedziała? Chyba bym powiedziała, żeby jak najczęściej wychodzić ze swojej strefy komfortu. Nie da się inaczej. Po prostu. Bo ja też mam obawy, ja też mam lęki, ja też mam opory, ale one nas trzymają właśnie. I ja czasami po prostu robię rzeczy, akurat ja, nie mówię, że ty musisz, czy ktoś inny, nie? Ale co ja zauważyłam, że ja wychodzę z tej strefy komfortu,
gdzie to napięcie gdzieś tam się pojawia, nagle się z niej uwalnią i to bardziej o to nawet chodzi. Nie, że ja coś tam osiągnę, tylko że zrzucam to napięcie, nie? Czy jestem właśnie i ta strefa komfortu się powiększa i powiększa, nie? I tym bardziej jestem wolna. A jak czuję się wolna, no to swobodniejsza. Mogę się, wiesz, realizować tam, gdzie chcę. Amen. Karola, powiedz, gdzie i w jaki sposób można się z Tobą skontaktować? Oczywiście to są takie dane, bo masz stronę, powiedz, jak się nazywasz, jak się ta strona nazywa. To są takie dane, które Ty chciałabyś podać publicznie. One też będą podlinkowane pod filmem, ale żebyśmy po prostu mieli jasność. Dobrze, to można się ze mną kontaktować przez stronę www.webterapia.pl. www.webterapia.pl. Natomiast pracujemy w szkole Tikkun Olam na Jemiołowej, tam też można mnie zobaczyć 3 razy w tygodniu. Na stronie są wszystkie inne dane, które ze mną można się skontaktować. No, można też mnie spotkać czasami na ulicach Wrocławia. I wtedy szybko po autograf. A dlaczego ten autograf, słuchajcie? Bo Karola i ja mamy też takie nieskromne plany. Tak jest, tak? Szykujcie się. Tak, szykujcie się. Myślę, że możemy dać jakąś taką krótką zajawkę, co chciałybyśmy zrobić, ale chciałybyśmy, żeby ta społeczność oglądająca nas przyłączyła się z jakimiś pytaniami, być może propozycjami, ale żeby dać teraz taką jakąś zajawkę, o czym my byśmy chciały dyskutować, a w trakcie tych dyskusji będą też powstawały pewne produkty. No, nie dalej jak wczoraj. Na przykład, jaki miałyśmy pomysł na a propos ten moment ciszy? To być tu i teraz, wyciszyć się i po prostu czasem zwiń się, a nie tylko rozwijaj. Tak, a nie rozwiń się. No tak. Właśnie, żeby się mogło. O właśnie, o tym detoksie, tak? Tak. O detoksie, no właśnie. O detoksie to, ale dalej nie powiem. Nic więcej. Ale to nie taki detoks, taki jak sobie wyobrażacie. Takiego sobie jeszcze nie wyobrażacie. Dokładnie, dlatego obserwujcie nas, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, trzymajcie kciuki, pytajcie, piszcie, bądźcie z nami w kontakcie. No i co? Dziękuję bardzo. Dzięki. Pozdrawiamy serdecznie. Czekaj, dzisiaj modne są te serduszka. Tak, moje dziecko tak zawsze robi. Ja mam problem, żeby to poskładać. I do zobaczenia!